Cieszę się, że razem możemy odkrywać listy napisane przez apostoła Jana, podyktowane przez Jezusa Janowi, listy do Kościoła, do wspólnot Kościoła pierwszego wieku chrześcijaństwa. Mam nadzieję, że w tych listach napisanych przed wiekami możecie znaleźć słowo dla siebie. Słowo o naszej wierze, o naszym zaangażowaniu pośród czasem prześladowań, czasem jakichś nieporozumień, które przeżywamy. To także taka okazja do rachunku sumienia, do tego, by przyjrzeć się, jaka jest nasza kondycja serca, kondycja naszej relacji, więzi z Bogiem. Dzisiaj zapraszam do modlitwy, lektury Kościoła, listu do Kościoła w Sardes. To rozdział trzeci Apokalipsy i to pierwsze wersety, od pierwszego do szóstego. Aniołowi Kościoła w Sardes napisz, czyli opiekunowi Kościoła, biskupowi Kościoła, posłanemu do Kościoła w Sardes, odpowiedzialnemu za wspólnotę. Sardes to miasto w Azji Mniejszej, to stolica królestwa Lidii, w zachodniej Anatolii. To miasto legendarnego króla Krezusa, który żył w VI wieku przed Chrystusem. To była stolica, więc to było potężne miasto. I co czytamy? To mówi ten, pamiętamy już po tych listach wcześniejszych, że po tych słowach będzie mowa o Jezusie. Opis tego, kim jest Jezus. Ten, co ma siedem duchów Boga i siedem gwiazd. To mówi ten, który ma w sobie siedmiorakiego ducha. Można rozumieć o tych siedmiu darach Ducha Świętego. Ten, w którego dyspozycji znajduje się każdy z was, tych siedmiu zwierzchników lokalnych wspólnot. Te siedem gwiazd może oznaczać światło siedmiu kościołów. To mówi ten, który ma siedem gwiazd, który jest odpowiedzialny, który ma być, który wokół którego są te kościoły. Znam twoje czyny. Jakby wiem, co robisz, rozpoznaję cię. To znowu jest zwrot, który się powtarza już któryś raz w tych listach. Pamiętacie, we wcześniejszym liście była mowa o tym, że Pan jest tym, który bada nerki i serce. To dlatego może mówić, znam twoje czyny. Wiem dokładnie, co robisz i jaki jesteś. Czy to nas mrozi trochę? Jezus mówi do ciebie, do mnie, do każdego z nas. Znam twoje czyny. Wiem, co robisz, co myślisz, jak działasz, co mówisz. Ale wiem też, znam twoje nerki i serce, czyli wiem też to, czego ty nie mówisz na zewnątrz. Ja to wiem. Oto masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. Masz imię. Imię to jest ta osoba, tak? To jest ta całość, istota. Twoja istota mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. Twierdzisz, że jesteś duchowo żywy, a w rzeczywistości jesteś wewnętrznie martwy. Jesteś chrześcijaninem, ale żyjesz jak poganin. Jesteś w małżeństwie, ale żyjesz jak niewolnik. Jesteś w kapłaństwie, ale nie wierzysz w Boga. Jesteś w życiu zakonnym, ale nie masz relacji z Chrystusem, oblubieńcem. Masz imię, które mówi, że żyjesz, ale jesteś jak martwy. Jesteś dużą wspólnotą, może to słowo do kościoła w Sardes. Ilościowo super, ale jesteście martwi. Nie ma w was wiary. To szczególne słowa rachunku sumienia dla każdego z nas. Ten werset drugi. Stań się czujnym. Zacznij być czujny. Bo to znak tego, że nam brak czujności. Że nie czuwamy przy tym, co jest Boże, co jest dobre i dlatego zapełniamy jakąś przestrzeń czymś innym niż to, co Boże i dobre. Jesteśmy nieczujni. Jak ktoś nie jest czujny, to go można okraść. Ktoś nie zauważył, to mu wszystko wypadło z plecaka, bo nie zauważył, że ma rozpięty plecak. Więc bądź czujny, żeby ci nic nie uciekło, żebyś nie zgubił tego, co może właśnie gubisz. Zauważ, że coś się dzieje. Bądź czujny.
Umocnij resztę, która miała umrzeć. Umocnij tych, którzy jeszcze nie umarli, którzy jeszcze są żyjący. Masz ich umocnić. Umocnij w sobie to, co jeszcze ci pozostało, abyś nie umarł. Dlatego, że nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mego Boga. Czyny niedoskonałe, w tekście greckim nawet mocniej, czyny niepełne, niedopełnione, nieskończone. Twoje czyny są niedoskonałe, w sensie nie są pełne. Czyli to, co mówi nam Jezus w opowieści, pamiętacie, że król, jakiż to król, wpierw nim zacznie budować, nie sprawdzi, czy ma na wykończenie, albo czy nie rozsądzi, czy z taką armią jest w stanie pokonać taką armię. Możemy rozbabrać budowę i jej nie skończyć. Może być tak w nas, że zaczynamy i nie kończymy. Że zaczynamy, bierzemy jakiś zapał, otwieramy zeszyt, zaczynamy książkę, zaczynamy nawracanie, zaczynamy terapię, zaczynamy spotkanie, zaczynamy relacje, a potem gdzieś ją rozkładamy i zupełnie przestajemy. Zaczynasz budować, ale nie kończysz. Bardzo poważny zarzut, czy może nie zarzut, bo Jezus nie chce nam nic zarzucać, to jest po prostu prawda o nas. Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś, strzeż tego i nawróć się. Dosłownie to by trzeba przetłumaczyć. Przypomnij sobie, jak to było wtedy, gdy się nawróciłeś i jak wtedy konkretnie, radykalnie poszedłeś moją drogą. Dlatego się opamiętaj i powróć do tego. Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej i nie poznasz, o której godzinie przyjdę do ciebie. Opamiętaj się i powróć, zacznij czuwać, aby to moje przyjście ciebie nie zaskoczyło i tak niespodziewane, żeby nie było jak jakieś nocne najście złodzieja. Przyjdź, przyjdę, bądź gotowy. Nie daj się zaskoczyć. To bardzo ważne słowo dla nas. Pojawia się to znowu czuwanie. Stań się czujnym, zacznij czuwać. Nie bądź uśpiony. Nie bądź zaspany. To jest tutaj nagana, czy taka definicja tego, co złe. Ale jak wspomniałem, w większości listów jest jeszcze słowo o tym, co dobre. W Sardes masz kilka osób, co swoich szat nie splamiły. Czyli masz kilku takich ludzi, którzy nie odeszli ode mnie. Będą chodzić ze mną w bieli, bo są godni. Będą chodzić odziani w nieskazitelną biel, przygotowaną dla tych, którzy są święci. Bo dlaczego? Bo te szaty białe przywdzieje zwyciężający, którzy zwyciężają swoje słabości, swoje pokusy. To jest pierwsza nagroda dla zwyciężającego. Te szaty białe, najczystsze. I z księgi życia imienia jego nie wymarzę. Jest ta wizja tej księgi życia. Księga życia pojawia się w Apokalipsie, pojawia się w historii Mojżesza. Bóg ma księgę życia, w której zapisuje każdego człowieka. Kiedy Bóg wymazuje z księgi życia, to człowiek umiera. Czyli jeśli zapisze cię, nie wymarzę twojego imienia z księgi życia, to znaczy, że obdarzę cię życiem bez końca, życiem na wieki, życiem nieśmiertelnym. I trzecia obietnica, aż tutaj mamy trzy obietnice dla tego kościoła w Sardes. Wyznam imię Jego przed moim Ojcem i Jego aniołami. Pamiętamy te słowa Ewangelii. Do każdego, kto przyzna się do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem. A kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego także zaprę się i ja przed moim Ojcem. I werset szósty, jak refren się powtarza, kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Bardzo dziękuję za to wysłuchanie.
Zachęcam, by samemu zajrzeć do tego tekstu, do przypisów, do komentarzy, by dzisiaj ten tekst, list Kościoła w Sardes, stał się naszym przedmiotem lektury i medytacji w ramach tego trwającego tygodnia biblijnego. Zachęcam też do oglądania i słuchania innych nagrań tego kanału Jaskinia Słowa, innych filmów. Dziękuję za słowa wsparcia, za wpłaty na zrzutka.pl. Link jest zawsze pod każdym filmem. I do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Szczęść Boże!